Witam serdecznie fanów Blendera. Dzisiaj pokażę Wam, jak przeobrazić rzeźbę w profesjonalnie wyglądający model 3D przy pomocy wymienionych narzędzi Blendera. Zainteresowanych zapraszam do oglądania dalszej części filmu po krótkim intro. Widzicie, ja już pracuję na najnowszej, stabilnej wersji Blendera 2.92. Was też do tego zachęcam. Wyrzeźbiłem sobie takie oto popiersie. Dodatkowo wykonałem retopologię popiersia. I teraz tą nową retopologię, nowy układ siatki wykorzystam do stworzenia profesjonalnie wyglądającego modelu. Oczywiście kopiuję obiekt retopologia i pracuję na kopii. Teraz przejdę do trybu edycji. Wybiorę zaznaczanie poligonów i będę selekcjonował poligony. Najlepiej to robić w widoku z boku, używać trybu przezroczystości. Ctrl plus na klawiaturze numerycznej i zaznaczyłem kolejną grupę. Teraz będę wyznaczał grupy werteksów i utworzę pierwszą grupę o nazwie głowa. Przypisuję zaznaczone wierzchołki, patrzę, czy wszystko jest OK. Jest OK. Teraz wyznaczam kolejne grupy. Używam narzędzia do zaznaczania pędzel cylindryczny. Akcję oczywiście filmu przyspieszę, bo nie chciałbym, żeby to bardzo długo trwało. Oczywiście zaznaczanie to taki proces niewdzięczny, no ale musimy przez niego przejść. Jeszcze kilka grup i przyszedł czas, żeby utworzyć kolejną grupę werteksów. I tą grupę nazwę cylinder. Przypisuję zaznaczone poligony. Sprawdzam, czy wszystko jest OK. Tak. Teraz dodaję do zaznaczenia Ctrl I. Odwracam zaznaczenie. I na podstawie wyselekcjonowanych poligonów utworzę kolejną grupę werteksów o nazwie Shrink Wrap. Przypisuję selekcjonuję grupę Shrink Wrap H, ukrywam ją. Alt H, wyświetlam z powrotem i H na nowo ukrywam. Teraz będę pracował na tych widocznych grupach. Na początek zamierzam użyć narzędzia Insert Face. I tutaj ustawiam grubość na 0,02. Widzicie, została tutaj utworzona mała faza. Ctrl
Ctrl i odwracam zaznaczenie i te zaznaczone poligony ukrywam. Będzie to taka, można powiedzieć, bariera bezpieczeństwa. Teraz przejdę do zaznaczenia tego segmentu. Używam tutaj litery L. I na nowo. Insert Face. Wybieram indywidualne poligony. Grubość 1/100. Powtarzam operację. Tym razem będę wytłaczał względem głębokości 0,04 i grubość 1/100. Mam utworzony taki kształt. Teraz odwracam zaznaczenie. Mam zaznaczony region zewnętrzny. I na tym zaznaczonym regionie użyję narzędzia Bevel, a więc Ctrl B. I tutaj ustawię wartość 4000, dwa segmenty podziałowe. I jak widzimy, na każdej z krawędzi została przypisana faza. Ten obiekt już ukrywam, nie będzie on mi potrzebny. Będę pracował na pozostałych grupach. I znowuż zaznaczę je wszystkie, a tym razem wybieram zaznaczenie całego sektoru, tworzę grubość 1/100, głębokości na razie nie dodaję. Jeszcze raz i teraz wytłaczam względem głębokości. I dodam grubość 1/100. Powstał taki oto detal. Odwracam zaznaczenie i teraz mam wyselekcjonowane zewnętrzne elementy. Wchodzę do trybu selekcjonuj edge loopy i wybieram wyselekcjonuj edge loopy na granicach. I teraz do zaznaczonych krawędzi Ctrl B przypiszę fazę 4000 i dwa segmenty podziałowe. Mam utworzony taki oto obiekt. No i na koniec jeszcze wyselekcjonuję już w trybie przyspieszonym kolejne grupy poligonów i zastosuję podobne operacje, a więc Insert Face, odwracam zaznaczenie, selekcja i wyselekcjonuję pętlę na granicach, Ctrl B i faza 0,04000, dwa segmenty podziałowe. No i właśnie dobrnąłem do końca. Alt H, wyświetlam ukryte elementy. Powstał mi taki oto obiekt. Teraz przyszedł czas, żeby dodać modyfikatory. To właśnie modyfikatory zrobią resztę. Na początek dodaję modyfikator subdywizji, dwa segmenty podziałowe. Obiekt został wyoblony. Teraz dodam modyfikator Shrink Wrap.
wskażę mój obiekt rzeźby. Teraz modyfikator działa na całym obiekcie, ale mam możliwość wskazania grupy Shrink Wrap i będzie działał tylko na tym obszarze. I właśnie o to tutaj wszystko chodzi. Teraz dokładnie modyfikatorowi Shrink Wrap poddany jest obszar przeze mnie dokładnie wskazany i określony. Na koniec dodaję modyfikator wygładzający normalny. Mam gładkość obiektu. No i to praktycznie jest koniec mojej dzisiejszej pracy. Zobaczmy efekty. I jak widzicie, swoją rzeźbę przeobraziłem w konkretny model. Model chyba wyglądający profesjonalnie. Dziękuję Wam za uwagę.